Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, aplikacja, która uzupełnia system komunikacji policji ze społeczeństwem. Jest ono bardzo wygodnym narzędziem, ponieważ obywatel może bez wychodzenia z miejsca zamieszkania za pomocą internetu i podkreślam w sposób anonimowy poinformować policję o swoich oczekiwaniach, o tym, gdzie policja w tej chwili powinna podjąć działania. Od pierwszego dnia to narzędzie zostało bardzo intensywnie wykorzystywane. Już pierwszego dnia mieliśmy wiele zgłoszeń na tej mapie. Na dzień 2 grudnia zanotowaliśmy 6590 zgłoszeń. Jeżeli chodzi o potwierdzalność tych zdarzeń, to jest to blisko 34%. Narzędzie, które jest bardzo użyteczne dla polskiej policji. Narzędzie, które powoduje, że możemy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Prosta, dostępna. To źródło informacji dla policji, które ma charakter anonimowy, a więc obywatele są bardziej śmiali, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi na problemy, które im doskwierają. I tak jak podkreślił pan komendant wojewódzkiej policji, w końcu też policja ma poczucie tego, że policjanci patrolują te rejony, które powinni patrolować, że patrolują te miejsca, gdzie są oczekiwani,